W dzisiejszym poradniku pokażę, jak na szydełku wykonać taki niewielki, prosty dzwoneczek. Ma on około 6 cm wysokości i wykonany jest przy pomocy szydełka 1,25 mm. Czas jego wykonania to około 30 minut. Luźny koniec nitki owijam wokół palca, powstałą pętelkę zaginam i przy pomocy szydełka przeciągam nitkę idącą do kłębka. Na początku wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Następnie wkuwamy się szydełkiem w pierwsze oczko łańcuszka i wykonujemy w nim oczko ścisłe w celu utworzenia niewielkiej pętelki. Pierwsze okrążenie rozpoczynamy od wykonania 5 oczek łańcuszka. Pierwsze 3 liczą się jako jeden słupek, a następne 2 jako oczka łańcuszka. Dalej wykonujemy 2 słupki w pętelce z 6 oczek. Dalej 2 oczka łańcuszka i 2 słupki na tej samej pętelce z 6 oczek łańcuszka. Ponownie 2 oczka łańcuszka i 2 słupki dalej w tej samej pętelce z 6 oczek. Ponownie 2 oczka łańcuszka i tak jak wcześniej 2 słupki w pętelce z 6 oczek. W taki sposób kontynuujemy to okrążenie, aż łącznie będziemy mieć 6 zestawów po 2 słupki oddzielone 2 oczkami łańcuszka. Ponieważ na początku okrążenia wykonaliśmy 3 oczka łańcuszka, które liczą się tylko jako jeden słupek, to dorabiamy do niego jeszcze jeden słupek. Zatem po wykonaniu 5 zestawu 2 słupków wkuwamy się w pętelce z 6 oczek i wykonujemy jeden słupek, który łączymy z łańcuszkiem, wkuwając się w trzecie oczko i wykonując oczko ścisłe. W ten sposób powstaje nam ostatni zestaw 2 słupków. Kolejne okrążenie rozpoczynamy od wykonania oczka ścisłego w pętelce z 2 oczek łańcuszka. Następnie 3 oczka łańcuszka i słupek w tej samej pętelce z 2 oczek. 3 oczka łańcuszka, a następnie 2 słupki w tej samej pętelce. Teraz bez wykonywania żadnych oczek łańcuszka przechodzimy na kolejną pętelkę z 2 oczek i wykonujemy w niej podobny zestaw jak przed chwilą, czyli 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki cały czas w tej samej pętelce. Przechodzimy na kolejną pętelkę i w niej wykonujemy taki sam zestaw, czyli 2 słupki, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki. Dalej do końca okrążenia będziemy wykonywać właśnie takie zestawy we wszystkich pozostałych pętelkach z 2 oczek łańcuszka. Na zakończenie tego okrążenia, po wykonaniu ostatniego zestawu, wkuwamy się w trzecie oczko łańcuszka, którym rozpoczynaliśmy to okrążenie i wykonujemy w nim oczko ścisłe. Kolejne okrążenie rozpoczynamy od oczka ścisłego w pierwszym słupku i oczka ścisłego na pętelce z 3 oczek łańcuszka. Następne 3 okrążenia będziemy wykonywać w taki sam sposób jak przed chwilą, czyli na początek 3 oczka łańcuszka, 1 słupek w pętelce z 3 oczek, 3 oczka łańcuszka
dwa słupki w tej samej pętelce. Po czym przechodzimy na kolejną pętelkę i wykonujemy na niej taki sam zestaw, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki. Następnie przechodzimy na kolejną pętelkę i powtarzamy taki sam zestaw jak wcześniej. I w taki sposób kontynuujemy to okrążenie na pozostałych pętelkach z trzech oczek, wykonując zestawy składające się z dwóch słupków, trzech oczka łańcuszka i jeszcze raz dwóch słupków. I oczywiście pomiędzy tymi zestawami nie wykonujemy żadnych dodatkowych oczek. Zestawy przylegają do siebie bezpośrednio. I takie same okrążenia będziemy wykonywać jeszcze dwa razy, tak aby łącznie mieć cztery okrążenia składające się z takich zestawów. Zakończenie okrążenia to tak jak we wcześniejszych przypadkach, oczko ścisłe z trzecim oczkiem łańcuszka, który rozpoczynał dane okrążenie. Przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia wykonujemy oczko ścisłe w pierwszym słupku oraz oczko ścisłe w pętelce z trzech oczek łańcuszka. Dalej wykonujemy już tak samo jak wcześniej, czyli trzy oczka łańcuszka, słupek w tej samej pętelce, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki w tej samej pętelce. Po wykonaniu czterech takich samych okrążeń przechodzimy do kolejnego. Rozpoczyna się ono tak samo jak poprzednio, czyli oczko ścisłe na pierwszym słupku oraz oczko ścisłe w pętelce z trzech oczek. Dalej wykonujemy trzy oczka łańcuszka, słupek w tej samej pętelce, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, cały czas w tej samej pętelce. Jak więc widzimy, zestaw, który teraz wykonujemy, jest taki sam jak we wcześniejszych okrążeniach. Jedyną różnicą jest jedno oczko łańcuszka pomiędzy poszczególnymi zestawami. Zatem po wykonaniu pierwszego zestawu wykonujemy oczko łańcuszka i dopiero przechodzimy na kolejną pętelkę z trzech oczek, na której wykonujemy znany nam już z wcześniejszych okrążeń zestaw. Po kolejnym zestawie oczko łańcuszka i dopiero przechodzimy na kolejną pętelkę, tworząc dalej takie same zestawy jak wcześniej. I w taki sposób kontynuujemy dalej to okrążenie, aż na wszystkich pętelkach zostanie wykonany zestaw dwóch słupków, trzech oczek łańcuszka, dwóch słupków. Pamiętając o tym, aby tym razem poszczególne zestawy oddzielać od siebie jednym oczkiem łańcuszka. Na zakończenie tego okrążenia wykonujemy jedno oczko łańcuszka, czyli aby oddzielić od siebie ostatni i pierwszy zestaw. I dopiero teraz wkuwamy się w trzecie oczko łańcuszka, które rozpoczynało to okrążenie. I w tym oczku oczko ścisłe.
Przed nami przedostatnie okrążenie naszego dzwoneczka, tak jak wcześniej w pierwszym słupku oraz na pętelce z trzech oczek wykonujemy po jednym oczku ścisłym, dalej trzy oczka łańcuszka. I teraz zmianie ulega całkowicie wykonywany przez nas zestaw, bowiem będzie to 6 słupków na pętelce z trzech oczek. Ponieważ pierwszy słupek mamy już wykonany jako 3 oczka łańcuszka, to na tej pierwszej pętelce wykonujemy 5 słupków. Następnie 3 oczka łańcuszka. Półsłupek na pętelce z jednego oczka łańcuszka, które wykonywaliśmy pomiędzy zestawami w poprzednim okrążeniu. Dalej 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na pętelkę z 3 oczek i wykonujemy na niej 6 słupków. Po 6 słupkach 3 oczka łańcuszka, półsłupek w pętelce z 1 oczka łańcuszka, 3 oczka łańcuszka i znowu 6 słupków na pętelce z 3 oczek łańcuszka. I w taki sposób będziemy kontynuować to okrążenie na pętelkach z 3 oczek, wykonując po 6 słupków. Po czym po 6 słupkach 3 oczka łańcuszka, półsłupek w pętelce z 1 oczka i 3 oczka łańcuszka, którymi przechodzimy do kolejnego zestawu 6 słupków. I takie zestawy powtarzamy, aż dojdziemy do początku okrążenia. Na zakończenie okrążenia, po wykonaniu 3 oczek łańcuszka, wkuwamy się w trzecie oczko łańcuszka, które rozpoczynało to okrążenie, i w tym oczku oczko ścisłe. Przed nami ostatnie okrążenie, które będzie składało się tylko i wyłącznie z półsłupków, zatem pierwszy ściek to będzie jedno oczko łańcuszka, które odpowiada pierwszemu półsłupkowi. Dalej, na każdym słupku wykonujemy po jednym półsłupku, czyli wkuwamy się w kolejne poszczególne oczka i wykonujemy w nich po jednym półsłupku. Przed nami pętelka z 3 oczek łańcuszka, na niej wykonujemy 3 półsłupki. Pomijamy półsłupek z poprzedniego okrążenia, przechodzimy od razu na kolejną pętelkę z 3 oczek i na niej wykonujemy również 3 półsłupki, a następnie po jednym półsłupku w każdym słupku z poprzedniego okrążenia. Przed nami kolejne pętelki z 3 oczek łańcuszka i na każdej z nich wykonujemy po 3 półsłupki, pomijając półsłupek z poprzedniego okrążenia. Następnie na zestawie 6 słupków wykonujemy po jednym półsłupku w każdym oczku. W ten sposób kontynuujemy to ostatnie już okrążenie naszego dzwoneczka, aż dojdziemy do pierwszego oczka łańcuszka z tego okrążenia.
Zakończenie okrążenia to oczywiście po wykonaniu trzech półsłupków na ostatniej pętelce oczko ścisłe w pierwszym oczku łańcuszka, które rozpoczynało to okrążenie. Nasz dzwoneczek jest już prawie gotowy, zatem wyciągamy nitkę z nieco dłuższym zapasem i ją odcinamy. Pozostaje nam teraz rozprowadzenie tej pozostałej nitki w naszym dzwoneczku. Najlepszym rozwiązaniem będzie sprowadzenie jej najkrótszą drogą do góry naszego dzwoneczka, czyli tam, gdzie znajduje się również początkowy kawałek nitki. Zatem wkuwając się w poszczególne słupki w poszczególnych okrążeniach sprowadzamy tą nitkę do góry dzwonka. Po doprowadzeniu nitki na środek naszego dzwoneczka łączymy tą końcową nitkę z początkową, tworząc w ten sposób niewielką pętelkę, która umożliwi nam zawieszenie naszego dzwoneczka. Przed powieszeniem naszego dzwoneczka warto jest go jeszcze usztywnić. Jak to zrobić przy zastosowaniu krochmalu cukrowego, pokazane jest w filmiku, do którego link znajduje się w opisie pod filmem lub też w karcie w górnym prawym rogu filmiku.